Ten rok w Twoim życiu bardzo dużo zmienił. Wasz synek skończył roczek. Jaki to był rok? Bardzo intensywny, ciężki. Pierwsze pół roku było naprawdę ciężkie po urodzeniu dzieciaka, no bo nieprzespane noce i jakby mierzenie się z blaskami i cieniami macierzyństwa, bo macierzyństwo to nie tylko to, co widzimy na Instagramie. Piękne zdjęcia, więc no było ciężko, natomiast bardzo też dużo pracy i generalnie życie się totalnie przewartościowało. Umocniły się więzy rodzinne, bardziej doceniam rodziców moich i zupełnie inaczej teraz patrzę, więc jakby no takie wartości, bardziej takie zmiany duchowe. No i dużo, teraz widzimy serial, tutaj mój kolejny singiel, więc jakby cały czas mnóstwo jakichś małych projektów związanych z moim bywaniem na Instagramie, influencerskich, takim, więc jakby no dużo pracy, dużo zmian. Natomiast no, głównym aspektem to, że już Liam chodzi, dużo słówek mówi, jest totalnie kontaktowy, więc dla mnie to jest taki największy przełom mojego życia, że już mam taki kontakt z moim dzieckiem i widzę, jak tańczy, jak kocha muzykę, jak kopie piłkę. No to są najpiękniejsze rzeczy, które się wydarzyły jakby w tym roku.